Firmy coraz częściej wykorzystują dyski internetowe zamiast dysków sieciowych. W usłudze Microsoft 365 mowa o takich przestrzeniach jak OneDrive, SharePoint czy Teams. Tylko jak prawidłowo pobrać dane z pliku Excel, który jest w nich umieszczony? Jeśli masz jakieś pliki na dysku OneDrive, na SharePoincie albo w przestrzeni Teams, prawdopodobnie możesz je też zobaczyć w lewym panelu eksploratora plików w samym Windowsie. I często popełnianym błędem jest to, że wiedząc, że mam tam określony rodzaj pliku, na przykład plik Excel, rozpoczynam zapytanie Power Query właśnie do takiego rodzaju pliku, a następnie wybieram z listy właśnie z tego lewego panelu mój dysk OneDrive i podpinam się do konkretnego pliku. Dlaczego jest to błędne? Dlatego, że od tego momentu będziesz jedyną osobą, która potrafi to zapytanie zaktualizować. Podpięcie się w taki sposób nie jest de facto podpięciem się do dysku OneDrive, tylko do jego obrazu na Twoim dysku twardym, co zawsze możesz podejrzeć w kroku źródło, gdzie pojawi się pełna ścieżka naszego pliku, najczęściej zaczynająca się od dysku C. Jak czegoś takiego uniknąć? Po pierwsze, zacznij od przeglądarki internetowej. Zidentyfikuj Twój plik, a następnie kliknij na niego trzy kropeczki i jego szczegóły, po angielsku details. Następnie znajdź pełną ścieżkę tego pliku, skopiuj ją i upewnij się, że kończy się ona rozszerzeniem XLSX, czyli takim rozszerzeniem akurat w moim przypadku, jaki plik mam w folderze. Następnie rozpocznij nowe zapytanie, ale nie wybieraj sposobu pobierania danych z pliku Excel czy innego rodzaju, ale wybierz z sieci web. Masz skrót od razu obok przycisku pobierz dane lub z innych źródeł i z sieci web. Możemy to też znaleźć na liście rozwijanej. Następnie wklej adres tego swojego pliku i upewnij się, że kończy się on rozszerzeniem właśnie twojego pliku i potwierdź klikając OK. Następnie zaloguj się kontem organizacyjnym i potwierdź logowanie, tak jakby do OneDrive'a, swoimi danymi do logowania, tak żeby ten cały proces logowania z poziomu Power Query powtórzyć. Jeśli masz już informację, że jesteś zalogowany, dopiero wtedy klikasz Połącz. A na koniec wskazujesz arkusz, klikasz Przekształć dane. I pracujesz jak na każdym innym źródle. W kroku źródło mamy informacje na temat ścieżki SharePointowej. Jeśli jakaś inna osoba będzie miała dostęp zarówno do Twojego pliku Excelowego z rozwiązaniem, jak i do tego pliku źródłowego, to będzie mogła ten proces odświeżania zapytań powtórzyć. Prawdopodobnie pojawi się jeszcze okienko logowania w momencie odświeżania po raz pierwszy, żeby zalogować się do OneDrive'a czy SharePointa. Natomiast dzięki temu z tego zapytania będzie mogło korzystać więcej osób. Umiesz już prawidłowo podłączyć się do pojedynczego pliku w usłudze Microsoft 365. Tylko jak czytać cały folder plików? Dowiesz się w kolejnej lekcji.